Także mało używaną funkcją jest to, że gdy przejdziemy do naszego na przykład Blueprint Editor, w tym przykładzie użyję Edit, to gdy mamy nasze funkcje, które jest widoczne na przykład tutaj, to mamy coś takiego jak zakładki, Bookmark. I możemy wykorzystać je choćby do konkretnej części. Tu mamy na przykład Slow. Klikam na to, Slow. I teraz, gdy nasz Blueprint się rozrośnie, w jaki sposób możemy to znaleźć? Klikamy View. I Window, przepraszam, i w Window mamy Bookmarks i klikamy Slow automatycznie możemy przenieść się do danego miejsca. Jest to bardzo użyteczne, zwłaszcza jeśli nasz kod jest naprawdę duży, a chcemy bezpośrednio przenosić się do najczęściej ekranu, gdzie jest funkcjonalność, którą oznaczyliśmy jako zakładki. Zakładki mogą być również dodawane w danym poziomie. Czyli jeśli na przykład kliknę Ctrl 1 i teraz odejdę, klikając 1 z powrotem wracam do tego miejsca. Klikając Ctrl 3 odejdę dalej. Klikając trójkę teraz z powrotem wracam do tego miejsca. To wszystko jest widoczne z naszego edytora, także mamy bezpośrednio stąd nasz bookmarks i bezpośrednio mogę przejść, klikając na to, czy też wykorzystując po prostu skróty klawiszowe. Tak, w ten sposób możemy to wykorzystać. Mamy zero, czyli z powrotem wracamy. Możemy też to wszystko zresetować. Jest to bardzo elastyczne.